taka słodka atmosfera. Troszkę będę musiała ją zmienić. Kiedyś ktoś taki powiedział, przyszłam na pewną grupę domową, ktoś mnie zobaczył, powiedział, tak było fajnie, to mała już Ewka przyszła. Zepsułam atmosferę, bo rozwaliłam humanizm na tej grupie. Trochę teraz też zmienię atmosferę. Chcę dzisiaj poruszyć temat wstawiennictwa, ale chcę powiedzieć wam kilka słów na temat tego, jak wygląda wstawiennictwo w takiej relacji na zasadzie wstawiennik osoba, która przychodzi z prośbą o modlitwę. Chcę poruszyć ten temat, dlatego że widzę dużo krzywizn, takich wypaczeń, niezrozumienia również, jeżeli chodzi o nasz Kościół, nasz zespół. Więc chciałbym pewne rzeczy doprecyzować, wyprostować i o tym chcę powiedzieć kilka słów. Wiecie, ze stawiennictwem generalnie jest tak, kiedyś Agatka fajnie mówiła, że diabeł zawsze robi dwa rowy. I ze stawiennictwem też są dwa rowy. Jeden rów jest taki, że generalnie Kościół nie docenia wstawienników i nie docenia w ogóle modlitwy i uważa, że no, wstawiennicy może żyli tam w epoce brązu w Starym Testamencie, dzisiaj już właściwie mamy Jezusa, on jest naszym wstawiennikiem, jest arcykapłanem naszego wyznania, więc już wstawienników jakby nie ma, no, ale ja jestem, więc jakby obalam od razu ten pierwszy mit. Natomiast drugi rów jest taki, że się przecenia wstawiennictwo. I ludzie mają takie wyobrażenie, że taki wstawiennik to lata i zażyna jakieś demonice po prostu cały czas, wiecie, nie? To też to nie jest tak. Chcę powiedzieć najpierw kilka słów na temat wstawiennika, jego roli. Dosłownie dwie minutki takiego wstępu, żebyśmy mieli taki punkt odniesienia. Bo że jeśli mamy w prawidłowy sposób współpracować ze wstawiennikiem, to my w ogóle musimy wiedzieć, czym on się zajmuje, jak on działa. Na takim bardzo podstawowym poziomie, bo ja nie będę mówić o rzeczach bardzo zaawansowanych, ale o takich rzeczach bardzo ogólnych i prostych, które będą do zrozumienia dla nas wszystkich. Więc ja tak sobie wymyśliłam, że są takie cztery oblicza wstawiennika, cztery takie opcje, poziomy, na których działa, tak sobie to nazwijmy roboczo. I pierwsze to oblicze to jest wstawiennik, to jest ten, który sprząta, który wprowadza Boży porządek w pewnych elementach rzeczywistości duchowej, czy jeśli chodzi o życie człowieka, wprowadza tam Boży porządek. Coś było niepoukładane, on wprowadza tam znowu Boży porządek. Był jakiś chaos, było coś pobrudzone, czyści to, układa w odpowiedni sposób. Więc to jest taka osoba, która nazwijmy to jest w serwisie sprzątającym. Tak specjalnie to obrazuję w sposób bardzo prosty, żebyście to zrozumieli. Drugie oblicze to jest takie, że wstawiennik to jest taka złota rączka, taki pan Mietek, który przychodzi, bo cieknie kran, bo coś się zepsuło, on przychodzi i naprawia. I tak samo wstawiennik jest osobą, która na podstawie Bożych prawd wprowadza pewne korekty i pewne naprawy tam, gdzie jest taka potrzeba. Kolejne oblicze wstawiennika to jest takie, że to jest taki człowiek jak w służbach mundurowych, na zasadzie, nie wiem, policjant czy jakiś wojskowy, który ma za zadanie ochraniać, ma za zadanie interweniować, kiedy jest taka potrzeba, ma za zadanie tworzyć pewną taką przestrzeń bezpieczeństwa. I czwarte oblicze wstawiennika to jest taka osoba, która, nazwijmy to, koordynuje pewien projekt, czyli ustanawia w duchu, powołuje w duchu pewne rzeczy zgodnie z Bożą prawdą i później też w modlitwie pewne rzeczy układa, tak żeby realizował się ten projekt duchowy. Więc jakby tutaj to jest taka woli wstępu, żebyście zrozumieli, mniej więcej mieli wyrysowanie, o co chodzi ze wstawiennikiem. Specjalnie, tak jak mówię, pokazuję to w sposób bardzo prosty, bo ja chcę też odreligijnić i zdjąć taką dziwną tajemniczość wokół tego wstawiennika, bo jest takie coś, że wstawiennik to jest wow, jakaś taka postać nie do końca jasna, nie do końca zrozumiała, nie wiadomo do końca o co chodzi, nie wiadomo jak do niej podejść, więc ja chcę, żeby to dla was było jasne i czytelne. I teraz przechodzę do głównego tematu, czyli współpracy wstawiennik kontra drugi człowiek z Kościoła. Bo jak wiecie, wstawiennik to jest służba wsparcia. Służba pomocowa, tak to nazwijmy, tak? Ona wspiera, ona zasila też na pewnych przestrzeniach Kościół modlitwą, swoimi działaniami. I teraz tak, są pewne cztery, ja widzę głównie pewne takie cztery przestrzenie, gdzie wstawiennictwo, właśnie w tej relacji człowiek-wstawiennik, nazwijmy to bardzo roboczo, gdzie widzę pewnego rodzaju wykrzywienia i wypaczenia. I pierwszy poziom, czy pierwsza przestrzeń, to jest poziom prawdy.
Będę mówić też o takich przykładach ze swojego życia, bo chcę, żeby to dla was było wszystko zrozumiałe i jasne. Poziom prawdy, o co mi chodzi. Wszyscy, jak się narodziliśmy z Bożego Ducha, wszystkich nas obowiązują te same Boże zasady i Boże prawidła. Wszyscy mamy się w tym poruszać, wszyscy mamy znać Boże prawdy. I dotyczy to wstawiennika, dotyczy to niewstawiennika, a powiem nawet tak, że wstawiennika obowiązuje to podwójnie, ponieważ on zgodnie z Bożą prawdą wyswobadza pewne rzeczy w duchu. Swoją modlitwą, swoją proklamacją. I teraz tak, nie ma takiej opcji, że przyjdziesz do wstawiennika i powiesz, pomódl się o coś, co nie jest zgodne z Bożą prawdą. Nie dziw się, że wstawiennik ci odmówi. Nie ma takiej możliwości. Przyszedł kiedyś do mnie taki człowiek i mówi tak, miałem dostać awans, nie dostałem tego awansu. W związku z tym stań ze mną w modlitwie o to, żeby nie wypaliła tam jakaś rzecz w tej firmie. Na tym bardzo zależy, a po prostu no tak mi ten właściciel potraktował, więc ja w ogóle no nie chcę, żeby się tam powiodło. No przecież to jest w ogóle, no mi się włosy jeżdżą na głowie, jak słyszę takie rzeczy. To jest niezgodne w ogóle z Bożą zasadą, z Bożą prawdą. Podstawa jest taka, okej, źle cię potraktował, nie wnikam już, co tam się wydarzyło. Okej, obiecał ci, nie dostałeś tego awansu, ale jaka powinna być twoja postawa serca? Jaka powinna być twoja postawa? Nie wyswobadzamy takich modlitw. To jest niezgodne z Bożą prawdą. Co robisz? Przebaczasz człowiekowi, modlisz jego powodzenie, bo jest napisane. Błogosławcie swoich nieprzyjaciół, módlcie się za nimi, tak? Od tego zaczynamy. Czy coś robimy dalej w temacie tej pracy? Ja dzisiaj nie wiem, ale zacznijmy od rzeczy podstawowych, czyli od Bożej prawdy i chodzenia w Bożych prawdach, bo inaczej mamy kocioł. Nie ma czegoś takiego. Jeżeli ty nie znasz Bożej prawdy, a przychodzisz do mnie, to ja cię pouczę i powiem ci, słuchaj, w taki sposób nie możemy tego zrobić, bo tak nie mówi Boża prawda. Ja ci powiem jak. I też taki podam wam od razu na to przykład. Przyszedł do mnie kiedyś taki człowiek i mówi tak. Miałem świetną relację z moją żoną, dopóki się nie nawróciłem. Jestem nawróconym człowiekiem, no i teraz mam kocioł. Pomóc się o to, żeby ta relacja została przywrócona na taki poziom jak wcześniej. A ja mówię, słuchaj, nie pomodlę się o to w ten sposób. Ja ci powiem, co ja mogę zrobić. Ja ci mogę modlitwą wprowadzić Boży sąd do tego małżeństwa. Niech Boża prawda to osądzi. Czy ty się na to godzisz? Bo ja nie wiem, może jest tak, że ty jesteś w kompromisie i ty nie prezentujesz Chrystusa tej kobiecie i ona w związku z tym tak reaguje. A może jest tak, że skoro to jest córka diabła, ona nie nawróci się nigdy, nie podejmie takiej decyzji. Jedyne, co najlepsze możesz zrobić, to się z nią rozwieść. Ja dzisiaj nie wiem, co masz zrobić. Pomódlmy się o sąd Boży. Ten człowiek nie chciał, przestraszył się, że rozwali się jego małżeństwo po tej modlitwie. Nie było z naszego kościoła, więc dalej nie cisnęłam, bo wiedziałam, że już jest na granicy rozpadu, jak to usłyszał. Więc generalnie chcę, żebyście to złapali i zrozumieli. Wstawiennik, on nie ma jakichś specjalnych chodów w niebie. Nie ma czegoś takiego, że ja się modlę i mrugam do jakiegoś anioła w niebie i on tam cichaczem w ogóle gdzieś na nielegalu wyciąga coś z nieba dla ciebie poza Bożą prawdą. Nie ma czegoś takiego. Coś takiego nie istnieje. Chodzimy w Bożych prawdach i jeśli chodzi o nasze modlitwy, podstawą jest również Boża prawda. Ja sam na początku mojego nawrócenia ja zrozumiałam jedną bardzo ważną rzecz, że Bóg przyznaje się tylko do swoich słów, nie do innych, tylko do swoich. Więc wyswobadzamy rzeczy zgodnie z tym, co mówi Bóg i tak jak mówi Bóg, na tych zasadach, w tych parametrach, nie inaczej, bo patrzcie, jeżeli mówicie rzeczy, czy modlicie się niezgodnie z Bożą prawdą, to co się dzieje? Taka modlitwa, ona już w sobie zawiera potencjał czarów. Bo co to są czary? Czary to jest nagięcie pewnej rzeczywistości dla swoich celów. Czyli tak, nie obchodzę Bożą prawdę, chcę to obejść i w jakiś sposób uzyskać jednak jakieś dobro, ale poza tą prawdą. Rozumiecie, co to jest? Co się dzieje? Takie modlitwy są przechwytywane przez diabła. Macie kocioł. Po co nam to? Nie robimy takich rzeczy. Podstawowa sprawa, modlitwa jest oparta na Bożej prawdzie i poruszamy się w parametrach Bożej prawdy. To jest pierwsza rzecz, podstawowa. Nie? Kolejna kwestia to jest kwestia współpracy ze wstawiennikiem. Wstawiennik to nie jest robol, który wykona za ciebie pracę, którą masz do wykonania. Też miałam do czynienia z takimi sytuacjami, że przychodzi ktoś do mnie i mówi, pomódl się o to, a mi coś tam w środku drapie i mówię, no dobra, a modlisz się o to, w ogóle stanąłeś o to w wierze, a nie ma takiej potrzeby, przecież ty jesteś wstawiennikiem, to załatw to. Ale nie ma tak. To tak nie działa, słuchajcie. Ja mam swoją pracę do wykonania, ale ty też masz swoją pracę do wykonania. Nie ma takiej opcji, że ja będę wyswobadzać wiarę, jeżeli ty sam o to w wierze nie stoisz. Jeżeli ty sam nie uwalniasz to wiary, jeżeli ty sam nie ruszyłeś tematu w modlitwie, to dlaczego oczekujesz, że ja zrobię za ciebie pracę? Nie ma czegoś takiego. Każdy z nas jest odpowiedzialny za modlitwę.
i wstawiennik, i niewstawiennik. Kiedy dzieje się coś w twoim życiu, to ty stajesz o to w modlitwie i ty uwalniasz wiarę. I ja rozumiem, że możesz nie mieć dzisiaj tej wiary na takim poziomie, bo skoro przychodzisz do mnie do modlitwy, po modlitwę, to znaczy, że potrzebujesz wsparcia. I ja to rozumiem, od tego jestem. To jest moje zadanie, okej. Ale ja dołożę do twoich 20% wiary, dołożę moje 80%. Razem będziemy mieć sukces, bo będziemy mieć 100%. Ale nie licz na to, że ja sama wyswobodzę swoje 100%, a ty będziesz leżeć do góry kołami. Wiecie, o co chodzi? To tak nie działa. Nie ma takiej możliwości. To ty pierwszy musisz zrobić krok i musisz zrobić ruch. Wtedy dopiero przychodzisz do mnie czy do innego wstawiennika i my razem cię wspieramy. Oczywiście w parametrach Bożej prawdy, ale to ty jesteś odpowiedzialny za tą modlitwę i nie ma też takiej możliwości, że później zwalasz odpowiedzialność za, nie, na przykład nie, przez, na to, że coś tam się nie wydarzyło, na wstawiennika. Nie zrzucasz odpowiedzialności na wstawiennika, że nie wiem, za mało się modlił, źle się modlił, nie modlił się i tak dalej, to ty po pierwsze jesteś odpowiedzialny za tą modlitwę, za ruch w tej modlitwie i za finał. Wiecie, o co chodzi? Wstawiennik to osoba wspierająca. Ona ma wesprzeć, ale ona nie robi za ciebie pracy. Żebyś to dobrze zrozumiał. Mówię, jesteśmy do tego, żeby wspomagać, wspierać, ale nie wykonujemy pracy za ciebie, która jest do wykonania, ponieważ każdy z nas ma tą odpowiedzialność sam przed Bogiem. Łapiecie, o co chodzi? To jest bardzo istotna kwestia. I kolejna też sprawa. Patrzcie, co jest napisane. Nie macie, bo nie prosicie. Bo sami nie stajecie o to w wierze i myślicie, że wstawiennik załatwi za was sprawę. Nie dziwcie się, że pewne rzeczy nie mają miejsca. Albo jest napisane, nie macie, bo źle prosicie. Kwestia intencji. Zweryfikuj to z Bożą prawdą. To, o czym powiedziałem jako ta pierwsza przestrzeń. To są w ogóle podstawowe zasady, które są napisane w Biblii. Więc one nas cały czas obowiązują. Czy jesteś wstawiennikiem, czy nie jesteś wstawiennikiem. I kolejna kwestia. Wstawiennik to nie jest taka wróżka zębuszka, że ona się pomodli czary, mary, amen i ty rano wstajesz, masz rzeczy załatwione. Potrzebna jest twoja współpraca. Potrzebne jest to, żebyś też był zaangażowany. To jest istotna kwestia. Są pewne sprawy, które nie wymagają samej modlitwy. Właściwie powiem tak. Modlitwa jest narzędziem i modlitwa jest pewnego rodzaju motorem napędowym. Wypowiadasz słowo w modlitwie, słowo wiary, a kolejnym krokiem jest wprowadzenie tego w czyn. Modlitwa jest po to, żeby uruchomić w tobie pewien napęd. To jest pewnego rodzaju narzędzie. To nie jest jakby ostateczna kwestia. Czasami jest tak, okej, tylko się modlimy. Ale bardzo w wielu przypadkach jest tak, że zatrzymujecie się na poziomie modlitwy tylko. Natomiast trzeba wykonać pewnego rodzaju ruch. I tu jest znowu odpowiedzialność, która leży po waszej stronie. Uruchomimy coś razem w wierze, na przykład modlitwą zgody, ale to ty jesteś odpowiedzialny za to, czy coś się wydarzy, czy nie. Jeżeli nic się nie dzieje, to znaczy, że nie wykonałeś ruchu. Może trzeba wykonać jakiś ruch wiary. Nie wystarczy tylko, że na zasadzie ustalimy razem, że modlimy się powiedzmy o uzdrowienie, a ty dalej będziesz mówić, narzekać i mówić, że cię boli. Sam niwelujesz moc tej modlitwy. Nie miej później pretensji do wstawiennika, że pewne rzeczy nie zadziałały, dlatego że to ty jesteś za to odpowiedzialny. Wiecie, o co chodzi? Modlimy się o męża, okej, ustanawiamy tego męża, ale to później ty musisz wykonać krok. Musisz się ruszyć z miejsca, nie możesz stać za filarem, za kotarą, oczekując, że ten mąż spadnie z nieba. Potrzebujesz zrobić na podstawie tej wiary jakiś ruch. To jest bardzo ważne. Kolejna przestrzeń, trzecia. Kurczę, ślizgam się po tych kulkach. Kolejna przestrzeń, taka trzecia. To jest kwestia tego, o czym wspomniał trochę Artur na zasadzie luk. Ja to nazywam furtki, czyli drzwi otwarte. Jest tak, że czasami mają miejsca pewne rzeczy w twoim życiu ze względu na to, że masz pootwierane furtki. Czyli to są przestrzenie, które dzisiaj jeszcze nie są opatrzone Bożą prawdą, gdzie jeszcze tej prawdy nie uruchomiłeś jakby w swoim życiu. To mogą być lęki, to mogą być miejsca kompromisu, to mogą być różne bardzo rzeczy. Natomiast generalnie umówmy się, że to są miejsca, które są dziurą, gdzie jeszcze nie zastosowałeś i nie zalepiłeś tych dziur Bożą prawdą. To są miejsca, gdzie diabeł ma dostęp do twojego życia. Miałem taki przypadek, że człowiek miał notorycznie jakieś problemy ze złodziejstwem, z duchami złodziejskimi. Strata, zniszczenie. I to było cały czas na zasadzie
tu go okradziono, tam coś zgubił i to było notoryczne. Ja przyszłam z tym do Boga i mówię, Boże, to jest niemożliwe, przecież modlimy się, zabezpieczamy te rzeczy, nie ma opcji, żeby to wróciło, dlaczego tak jest. I zrozumiałam taką jedną kwestię bardzo ważną, słuchajcie, że to okazja czyni złodzieja. To okazja czyni złodzieja. To nie jest tak, że dzieje się coś w twoim życiu, po prostu. Musi być luka, musi być furtka, musi być miejsce dostępu. To ty sam tworzysz środowisko dla tego złodzieja i musisz to zrozumieć i być tego świadomy. Ważne jest bardzo twoje uświęcenie. Zobaczcie, jak to działa. To jest bardzo istotna kwestia. Miejsca, które są potwierane, to miejsca potencjalnego działania demonicznego, po prostu. I my możemy walić w to i możemy... Możesz do mnie zadzwonić i powiedzieć... Mam dzikie świnie w salonie. Okej, ja przyjadę na interwencję, ja ci je wywalę, te świnie, ja ci posprzątam w tym salonie. Ale łatwiej by było, żebyś nie dzwonił do mnie za 3 tygodnie, znowu wezwanie mnie na tą interwencję, tylko po prostu zamknął drzwi, żeby te świnie już tam nie wchodziły. Ale to jest dla wielu chrześcijan trudniejsze, bo to oznacza, że trzeba się skonfrontować z Bożą prawdą. Trzeba spokutować, trzeba zacząć pracować na jakimś elemencie. Ale chcę, żebyście to zobaczyli, że to bardzo często właśnie tak wygląda. Że są pewne miejsca, weryfikujcie sami siebie, zobaczcie w ogóle, w jakim sami jesteście miejscu, że mogą być takie przestrzenie, że po prostu w ogóle macie otwarte drzwi. Macie otwarte drzwi. Przyjadę, zrobię robotę, ale możemy tak do końca życia się bawić. Nie ma takiej potrzeby. Zamknijcie drzwi, po prostu. Macie do tego moc, macie możliwości. Jest jeszcze jedna przestrzeń, to jest taki poziom... mało zrozumiały i mało czytelny dla wielu ludzi, również usługujących, ale chcę poruszyć ten temat, skoro mówię o modlitwie. To jest przestrzeń związana ze świadomością autorytetu, który się posiada w duchu. Są pewne granice, obowiązują pewne duchowe zasady, obowiązują nas wszystkich. I brak świadomości tego, że są pewne duchowe zasady, które obowiązują nas, nieważne czy jesteś wstawiennik, czy nie wstawiennik, brak tej świadomości, niewielka świadomość powoduje, że niepotrzebnie czasami odbija nam gałąź. Poziomów tego autorytetu jest kilka. Jak się narodziłeś z Bożego Ducha, no to masz autorytet, tak? Masz autorytet w pierwszej kolejności do swojego życia, do swojego ciała, do swojej duszy. Masz pewien autorytet, który wynika z tego, że jesteś ojcem, że jesteś matką. Jeśli chodzi o autorytet do swojej rodziny, czym idziesz jakby dalej od siebie, ten autorytet się zmniejsza. Masz większy autorytet tam, gdzie mieszkasz, niż w miejscu innego zamieszkania. W sensie na przykład mieszkasz na danej dzielnicy, to masz większy autorytet niż w dzielnicy, w której nie mieszkasz. Większy masz autorytet w mieście, na przykład tu w Warszawie, jeśli mieszkasz w Warszawie, niż w Poznaniu, w którym nie mieszkasz na przykład. To są takie proste sprawy. I ludziom tu umyka, że są pewne granice też tego autorytetu. Masz pewien autorytet, który wynika z tego, jaką miejsce zajmujesz w duchu, jaką pozycję zajmujesz. Jesteś jakimś usługującym, to też masz swoje parametry, swoje granice autorytetu, który posiadasz również. I ja wiem, że na poziomie teorii, doktryny jest tak, że mam autorytet w Jezusie, więc wjeżdżam. No, ale teraz zobacz od strony praktycznej. Możesz powiedzieć, okej, pańska ziemia to, co ją wypełnia, więc ja wszędzie się czuję jak u siebie, ale teraz z ulicy wejdź do Pałacu Prezydenckiego. Albo wjedź na przykład do koszar wojskowych. Od razu cię zawinął. Dlaczego? Bo nie masz tam autorytetu, nie masz tam pozwolenia, nie masz tam mandatu, nie masz tam przepustki. Tak samo z duchu. Są pewne przestrzenie, które zajmujesz, bo masz tam mandat, pewien duchowy mandat, a są pewne przestrzenie, gdzie tego duchowego mandatu nie masz. I ważne jest to, żeby zrozumieć i rozpoznać to, że jest taka różnica, jeżeli chodzi o autorytet w duchu. Na poziomie indywidualnym. Ja teraz nie mówię o poziomie Kościoła, bo to też jest bardzo różne. I są bardzo różne autorytety, jakby poziom tego autorytetu, jeżeli chodzi o Kościół, ale ja mówię teraz o poziomie twoim osobistym. Rozpoznaj to, w jakim jesteś miejscu. Jesteś usługujący, to z tego miejsca masz tą przestrzeń. To jest istotne, żeby to zrozumieć, bo jeżeli tego nie rozumiesz, to dzieją się dwie kwestie. Kwestia numer jeden jest taka, że nic się tam nie dzieje. Nie masz tam siły przybicia, a druga kwestia jest taka, negatywna, że może ci odbić gałąź, niepotrzebnie, po prostu. Na takiej zasadzie, jak jest taki kabaret, hrabi on się chyba nazywa, narwana kobieta, nie wiem, czy to widzieliście. Jest taka babka narwana, co ma bardzo spokojnego męża i chce przeżyć jakąś przygodę i generalnie w ogóle robi wszystko, nakręca jakichś gości, żeby zaczęli się bić ze swoim mężem.
i nakręca to wszystko, nie? Biją tego męża, ona tam jeszcze dodatkowo robi swoją robotę, obrywa, bo uderza ją z liścia i ma pretensje do męża, że obrywała. Ale czasami, słuchajcie, tak to wygląda właśnie w duchu. Wchodzisz w jakieś miejsce, gdzie nie masz tam autorytetu, a później dziwisz się, że obrywałeś z liścia. Chcę, żebyście to sobie obejrzeli i zobaczyli w ogóle, w jakim jesteście miejscu. To są takie cztery przestrzenie, które widzę, że one są powykrzywiane i źle rozumiane, jeżeli chodzi o wstawiennictwo i tak naprawdę jakby to wsparcie, wstawiennik i osoba z kościoła. Bo później są pretensje i przychodzi ktoś i mówi, ale przecież miałeś mnie chronić. Dlaczego to się wydarzyło? Bo żeś zawinął się w niewłaściwe miejsce. Wysunąłeś nosek tam, gdzie nie masz autorytetu. No to przez przypadek, że tak powiem, obrywałeś. Chcę, żebyście to zrozumieli. Więc podsumowując, wstawiennik jest jako wsparcie dla kościoła. I jesteśmy tutaj po to, żeby chronić, żeby porządkować, żeby ustanawiać rzeczy, żeby naprawiać to, co trzeba. Tylko prośba jest taka, żebyście to weryfikowali, jakby macie już teraz pełen materiał, żebyście to zweryfikowali, jak wy poruszacie się w tych przestrzeniach, o których wspomniałam. Jeżeli, mówię, jest to kwestia taka, że nie znasz Bożej prawdy, to przyjdź, to ja ci powiem. Ustalimy wtedy coś w modlitwie razem. Jeżeli jest kwestia taka, że do tej pory uważałeś, że tylko i wyłącznie wstawiennik ma robotę do wykonania, to już teraz wiesz o tym, że ty też jesteś odpowiedzialny za efekt ostateczny tej modlitwy. Weźcie to na warsztat. Taka prośba. Dzięki. Amen.